Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Kuh, to jest Alien Rage, czyli furia obcego. Tu jest jakiś tunel. Aha, dobra, generalnie sprawa wygląda tak, że ostatnio miałem problem z przejściem tej lokacji. Bardzo się tutaj poirytowałem. Nawet po nagraniu nie umiałem jej tak właściwie przejść. Więc dzisiaj z nowymi siłami wczytałem i kurczę, proszę bardzo, za pierwszym razem przeszedłem. Na końcu dostałem nagrodę minigana i teraz tu się muszę spiąć, tak? Czy minigan zostanie mi za karę zabrany, za to, że mi tak dobrze poszło? Zaraz się przekonamy. No i na szczęście nie. Lecimy dalej. O, tu nic. O, jednak coś. O, ale ja mam nic, albo... A, tu ktoś się tutaj patrzy. Skąd myślałem? Nie, plecy, gdzie? Skąd żeś się tu wziął, gościu? Z chwilą go tam nie było, nie? Na banku żywał cheatu. O, gdzie? No, panie! Ja się cofnę. Pozabijam ich tutaj powolutku, na spokojnie. No, proszę bardzo. Jak głupki wybiegają jeden za drugim z za rogów. Zobaczmy, jak tam jeszcze z tymi atutami, bo z tego co na ostatnio czekałem. I mam! Punkt kolejny. Bonus za uszkodzenie pocisku. Zniszczenia zadawane bronią miotającą pociski. Co? Bronią energii. Aha, to jest broń ludzi, większe obrażenia. Broń obcych, większe obrażenia i szybkostrzelność broni. No to kurczę. Broń obcych czy ludzi? Zaraz, ja mam dwa karabinki ludzi na razie. Oj, nie tu. Tu w sensie. A co to jest to? Okres ogłuszenia zmniejszony. Maksymalna ilość posiadanej amunicji. No dobra, to na razie tak zrobimy. O. A do tego potrzebuję ile? 96 milionów, a on 20 milionów. No dobra, kiedyś tam do tego dotrę. Dobra. Winda, okej, okay, jedziemy windą. Nie mamy złego startu, zginąłem dopiero jeden raz. Ale może nie kraczmy. Wszystko się może zdarzyć. Wystarczy tylko postrzelać. Oj, ziom, sorry, myślałem, że jesteś ufokiem. Sorry, myślałem, że ty też jesteś ufokiem. Gdzie, skąd, ej. Teraz się tam na mnie mszczono z tych kolegów, tam się są ufokami. Znaczy, są mnie co ufokami, no, zgadzam się, że są złymi. Ale tam szczegóły. Bum, i bum. I bum. To byłby, ta gra byłaby świetna na reklamę tego silnika przeciwbólowego. O, kończy mi się amunicja do minigana. Ale trzeba ją zużyć do samego końca. Dobra, trzeba się wrócę. Może tu może być gdzieś schowana piramidka, na przykład tutaj? No, nie ma. Czuję się szukane, ale ładne zielone. No nic, tutaj nie widzę nic ciekawego. Ej, z miniganem nie mogę nawet podskakiwać. O kurczę, ładnie mnie upośledza ta broń, no. Co to było? Dobra, kolejne drzwi, wysadzę je? Rozewrę, ho. O, ze mnie koza. No i to było na tyle. Wiecie co, nie, chciałem strzelić z tego super strzału bazuki, ale sobie odpuściłem, znaczy nie, bazuki to teraz wyciągnę. To sobie odpuściłem, w sensie z minigana, no i widzę, że dobrze zrobię. Gdzie tam strzelacie? Ludzie, znaczy kotwici, pokój, pokójcie się. No, kurde, gościu. Nie przesadzasz tą odpornością? Dobra, generalnie widzę, że do bazuki skończyła mi się amunicja. Trzeba będzie ją zaraz na tej wymienić, a niech będzie parę minut. O, co to jest? Co to jest, panie? No i... Nie dowiedziałem się, bo zginąłem. W ogóle jakiś postęp w osiągnięciu, tam było 21 025, czy coś takiego, 21 milionów. Cholera, wiecie.
trafiłem. I umarłem, ale dostałem BOOM! Zginąłeś, BOOM! Normalnie takie, że BOOM, że zginął. Ja tutaj wejdę. Może tu będzie bezpieczniej niż tam na dole. Już myślałem, że go nie zabiję, no. Gościu, gościu, czekaj, muszę wziąć karabin. Bo jestem zbyt upośledzony, żeby bić z piąchy albo z broni, trzymając bazookę w łapie. Bazookę, a rakietnicę? No. Świetnie! Dwóch! Gdzieś był, no ale widziałem. Widziałem cię, gościu, wyłaś. Ty się czaisz, skubaniec. Powysadzam, bo się boję. O, widzę go! Że potem mnie będzie spotkało. Czy tu nie widziałem jakiejś broniczki i shotgun obcych, karabin obcych. Nie, to jeszcze. O, tam jest jakieś przejście. Jeszcze trochę powalimy sobie z bazuki obcych. Nie, z bazuka ludzi w sumie chyba. O! Czy się tu mogło być z tym planem? Ile was tam ludzie? Obcy, przepraszam. Nie, czemu ja do nich ciągle mówię ludzie? O, więcej amunicji do bazuki. Świetnie. Tu ktoś się pojawił. Tam jest szyba. Dobra. A, tam się ktoś pojawił, ale gdzieś biegnie. Czyżby to było jakieś rozwidlenie? Mogę wziąć dwie różne ścieżki, pójść dołem albo górą? No nie wierzę. O nie, to ten jetpackiem. BOOM! Jak wybuch, widzieliście, aż mi spadła ilość klatek. Kościół, bo mi się amunicja kończy. O, o, coś tam mu spadło. Shotgun, niech będzie shotgun. No nie trafiłem jeszcze, jaka lipa. Mam iść, nie, gdzie mam iść w ogóle? Ja mam iść tam gdzieś. Ha, zrobiłem jakiś kółko. A nie, patrzcie, czyli co, obszedłem po prostu coś, tak? Poszukałem system, może być tak. Dobra, ale ponieważ teraz zmieniliśmy broń, bazooka mnie średnio interesuje, a z tego shotguna teraz wymienię na karabin, ale pewnie będzie to karabin obcych, więc może zmienimy sobie atut na ten. O, z broni energetycznej. Większe obrażenia. Jak tam stoimy z czasem? O, jeszcze minutka albo dwie. I skończymy nagrywanie. O kurde. Odłóż tego jetpacka. Co on to przeżył? No, widzieliście, rakieta przeleciała centymetr od jego dupska. Co za chamstwo. No wreszcie, ale go wyrzuciło pięknie. O, chyba stanąłem koło czegoś wybuchowego. To nie był dobry wybuch. Nie, nie ma czegoś wybuchowego, no to czemu ja umarłem? Dobra, zauważyłem, że teraz trzeba celować tak lekko w lewo od nich w sumie. Ale i tak zginę, bo właśnie dałem się za bardzo skrzywdzić. Dobra, ostatni raz, jak mi się nie uda, to kończymy odcinek. Ho, ho, ho! Dobra, już widzę, że kończymy odcinek za chwilę, no ale dobra. Trzeba walczyć do końca, no i powalczyłem. Więc widzimy się w następnym odcinku, jak tylko przejdę tą małą lokację, żeby was nie denerwować. Trzymajcie się i hej.